Miło gościć w Państwa domach. Dziękujemy pięknie za zaufanie. To Koronawirus Poradnik. Proszę najbliższe minuty zostać razem z nami. Odpowiadamy na Państwa pytania a propos choroby COVID-19. Dzisiaj razem z nami dr Michał Mularczyk, internista, dietetyk, kardiolog interwencyjny. Kłaniam się, doktorze. Witam serdecznie. Pytanie od pana Dawida a propos wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Pacjent zażywa leki, m.in. azotioprinę. Pytanie, czy w tej chwili powinien jakoś modyfikować te dawki, kontrolować, czy jest bardziej narażony? To jest choroba przewlekła, której zaostrzenie byłoby dużo bardziej niebezpieczne niż ewentualne nawet przechorowanie średniego stanu choroby COVID. Jest to lek, który, że tak powiem, działa na układ immunologiczny, natomiast gdyby to wystąpiło i człowiek miałby nawrót choroby jelitowej, czyli podstawowej, plus jeszcze COVID, czyli w tym momencie to by było niebezpieczne na pewno. No, w związku z tym leczymy pacjentów zgodnie z tym, co mówi lekarz prowadzący. Leczymy się, przyjmujemy leki, mimo że one, przynajmniej część z nich, upuszcza odporność. Telewizowie Telewizji Polskiej, nasi telewidzowie, a wasi pacjenci bardzo często już wiedzą, że teleporada to ostatni krzyk młody. Jesteśmy zmuszeni do tego, żeby szukać pomocy w internecie i skutecznie to wychodzi. Lekarze mają swoje dyżury. Pytanie, czy taka teleporada, wideokonferencja z lekarzem, może skutkować do wypisania, do wydrukowania, do przekazania kodu e-recepty i do przygotowania druku L4? Czy taki pacjent może, podobnie jak w normalnym gabinecie, z tego skorzystać? Jeżeli lekarz jest do tego, ma takie uprawnienia, to oczywiście jak najbardziej tak może być. No z tym, że nie spodziewamy się, że zadzwonimy do jakiegoś lekarza pierwszy raz, powiemy: panie doktorze, boli mi gardło, poproszę zwolnienie, prawda? No, cudów nie ma, to w tym momencie już trzeba takiego pacjenta zbadać, żeby musiał zobaczyć. Natomiast osoba z chorobą przewlekłą, która jest na zwolnieniu jakiś czas już, chodzi o kontynuację, że tak powiem, dla ZUS-u, to rzeczywiście lekarz zna pacjenta, może takie rzeczy, czyli wypisać i receptę, i przedłużyć zwolnienie. Nadczynność, niedoczynność tarczycy. Mamy dwie podstawowe choroby, jeżeli chodzi o tarczycę. Bardzo często doskwierają, zwłaszcza naszym telewidzkom kobietom. Pytanie, czy jest to grupa bardzo obciążona ryzykiem zakażenia w tej chwili COVID-19? Zwykła nadczynność, niedoczynność nie, o ile jest dobrze leczona. Pamiętajmy, że tarczyca stymuluje właściwie cały organizm, układ odpornościowy też. Czyli jeżeli będzie przestymulowany układ w przypadku nadczynności źle leczonej lub niedostymulowany w przypadku choroby niedoczynności tarczycy, to rzeczywiście wtedy odporność może nam, że tak powiem, płacać figle i to może predestynować do wystąpienia gorszego przebiegu choroby. Natomiast dobrze leczone nie powinny mieć problemu. Pytanie o inne choroby, jeżeli mówimy o tarczycy, o niedoczynności, nadczynności z tak zwanej autoagresji, autoimmunologii. One także mogą mieć gorszy skutek w przypadku jednoczesnego zachorowania na COVID-19? Tu dochodzi kolejna jakby dysregulacja układu odpornościowego. Czy Graves-Basedow jako nadczynność, prawda, czy Hashimoto, które przebiega w większości przypadków jako niedoczynność. Pamiętajmy, że dochodzi element taki, jakby problem z wygaszeniem zapalenia. W dużej części przypadków COVID-19 też mamy nadmiernie wybujałą reakcję immunologiczną, która potem nie może zahamować. Czyli jeżeli my już mamy, że tak powiem, predyspozycję do tego, żeby gorzej hamować układ zapalny, ten stan zapalny, to rzeczywiście możemy się spodziewać, że troszkę gorzej to będzie, ta choroba może przebiegać. W związku z tym pamiętajmy, zasięgnijmy porady, popytajmy się ludzi, którzy wiedzą, jak to leczyć. Troszkę zmienimy dietę, chociażby ograniczmy cukry, bo w tych chorobach cukry będą jeszcze bardziej podpalały te stany zapalne. Także tutaj uważać trzeba na to. Kolejne pytanie, które dotarło na twoje@tvp.info, to pytanie od pani Renaty ze Świnoujścia. 3,5 roku temu chorowała na gruźlicę. Ta gruźlica została wyleczona. Pytanie, czy to zwiększyło jej podatność, ewentualność zachorowania na COVID-19? Jeżeli gruźlica została szybko złapana i wyleczona szybko, bez jakichś powikłań, nie ma problemu, nie powinno to zwiększyć ciężkości infekcji. Pięknie dziękuję, doktorze. Zdrowia życzę. Oj tak, dziękuję wzajemnie. Państwu także tego zdrowia życzymy. Bardzo dziękujemy za uwagę i za zaufanie. Kolejne pytania można do nas kierować drogą mailową. twoje@tvp.info. Zachęcamy, żeby tak właśnie zrobić. Za teraz bardzo dziękujemy. Kłaniamy się nisko. Do zobaczenia.